Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość. Jest to kolejny samochód straży przekazywany na terenie Mazowsza druhom ochotnikom ze straży pożarnych. Wszystko to w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. Na ten program w tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 5 milionów złotych i tą drobną cegiełką do zakupu tego wspaniałego i okazałego samochodu samorząd województwa dokłada się w dniu dzisiejszym, przekazując uroczyście ten samochód. Ten nowy samochód, oby jak najrzadziej wyjeżdżał, a jak już będzie musiał wyjeżdżać, żeby jak najszybciej dojeżdżał i najlepiej służył wszystkim tym, którzy pomoc będą potrzebować. Myślę, że to prezent bardziej dla wszystkich mieszkańców Legionowa. Sprawa bezpieczeństwa może dotyczyć każdego z nas. Każdy z nas może mieć taką potrzebę niestety. Wypadek drogowy, zalana piwnica i temu ma służyć ten samochód. To ponad 1 000 000 złotych, które zostało zainwestowane w bezpieczeństwo mieszkańców Legionowa, ale też doceniamy to zaangażowanie wielu młodych i to cieszy. Ludzi, którzy chcą poświęcać swój czas, swoją młodość, żeby służyć innym. Mówię tutaj o coraz liczniejszej ochotniczej straży pożarnej w Legionowie. Samochód jest nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony. Mam nadzieję, że będzie dobrze przez długie lata służył mieszkańcom. To już drugi nowoczesny samochód w OSP Legionowo, plus jeszcze podnośnik, plus jeszcze dwa dodatkowe samochody. Także jest to jedna z najlepiej wyposażonych jednostek na Mazowszu i w Polsce. Jest to samochód średni, ratowniczo-gaśniczy. Posiada na swoim wyposażeniu zbiornik wody 3000 litrów, 300 litrów środka pianotwórczego. Dodatkowo z samochodem zostało zakupione wyposażenie do ratownictwa technicznego. Nożyce, rozpieracze, pompa hydrauliczna. Cały sprzęt, który jest niezbędny do prowadzenia działań przy wypadku drogowym. I dodatkowo jeszcze dosyć duża ilość sprzętu różnego, który jest nam niezbędny do pracy. Jak siekiery, łopaty, no nie wiem, co jest każdemu potrzebne w gospodarstwie domowym, a nam przy działaniach. No dobrze, że w okolicach Legionowa przejeżdżał Święty Mikołaj, mu z sań wypadł taki prezent. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to, tak jak już wszyscy dzisiaj mówili, jest to drugi nasz samochód nowy. 6 lat temu kupiliśmy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, w tej chwili mamy średni samochód i mogę powiedzieć śmiało, że jesteśmy najlepiej wyposażoną w tej chwili jednostką, jedną, bo Chotomów jest dosyć mocno wyposażony, Jabłonna, my w tej chwili doposażyliśmy się w sprzęt bardzo wysokiej jakości.